Są to ćwiczenia katastrofy kolejowej pociągu osobowego z pociągiem towarowym. W pociągu towarowym wywożone były materiały niebezpieczne, kwas siarkowy. Oczywiście pociąg osobowy to przede wszystkim ludzie, ofiary, wypadek masowy. Bezpieczeństwo jest priorytetem dla zarządcy infrastruktury polskich linii kolejowych, dlatego udział w ćwiczeniach Tory 2016 w Legnicy, gdzie zgrywane są działania Państwowej Straży Pożarnej, przewoźników i zarządcy infrastruktury, są bardzo ważne. 15 milionów złotych przeznaczone na doposażenie ratownictwa technicznego polskich linii kolejowych to podniesienie poziomu bezpieczeństwa na torach kolejowych. Cały czas na torach do dyspozycji mamy 20 specjalnych pociągów ratownictwa technicznego, 10 pociągów czynnych całodobowo, 500 osób cały czas w dyspozycji, żeby móc prowadzić działania na torach. Musimy się przygotować, bo mamy tej infrastruktury kolejowej dużo na naszym powiecie i zagrożenie jest duże. Najbardziej istotnym elementem ćwiczeń jest tutaj podejście do ratownictwa medycznego. Techniki wydobywcze z roztrzaskanego wagonu. Wagon jest bardzo trudnym przeciwnikiem i tutaj jest naprawdę trudne zadanie.